Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. 16 dzień kwietnia roku Pańskiego, roku pamiętnego 2022, Wielka Sobota. Porozmawiamy dzisiaj o papieżu Franciszku, a naszym gościem będzie ojciec Stanisław Jaromis z Zakonu Braci Mniejszych. Witam ojca bardzo serdecznie. Pokój, dobro, szczęść Boże. Pokój, witam ojca bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia i za też odwagę, no bowiem papież Franciszek często głosi no, różnego rodzaju stwierdzenia, które trochę idą w poprzek polskich map mentalnych i to spotyka się z różnym odbiorem, często już nie tylko jakby liberalnej części opinii publicznej w Polsce, ale często też katolików czy konserwatystów i bardzo cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli o tym porozmawiać i że ojciec odważył się jakby o tym też mówić, ale zanim przejdę do tych spraw, to chciałem się zapytać ojca jako członka Zakonu Braci Mniejszych, jako franciszkanina, jak odebraliście wybór właśnie kardynała Bergoglio na papieża i przybranie przez niego imienia właśnie Franciszka, czy jako sygnał do odwołanie się do duchowości franciszkańskiej, którą też i ojciec reprezentuje, jako autor też wielu książek o ekologii, z tego co widziałem w pracy naukowej swojej, dużo miejsca temu ksiądz poświęcił. Jak odebraliście właśnie jako Zakon Braci Mniejszych wybór kardynała Bergoglio, przybranie przez niego imienia Franciszka w 2013 roku? No, rzeczywiście to już 9 lat temu i wtedy pamiętam, dla nas wszystkich to było takie intrygujące zaskoczenie, że nowy papież po zaskakującej abdykacji papieża Benedykta XVI odwołuje się tak mocno do naszej tradycji, do tradycji świętego Franciszka z Asyżu i całej duchowości franciszkańskiej. Jezuici nawet wtedy mówili, że chodzi raczej o Franciszka Xaverego i ich wybitnego misjonarza, ale papież szybko to zdementował, że to jednak Franciszek z Asyżu. No właśnie, tym bardziej było to intrygujące, że otrzymaliśmy papieża zakonnika po raz pierwszy od wieków. Zatem człowieka, który ma, powiedzmy, z naszego świata, świata zakonnego, troszkę inaczej funkcjonuje w Kościele, rozumie bardziej te procesy, jak my, jako wspólnoty zakonne, międzynarodowe wspólnoty zakonne, obecne w licznych krajach świata, na wszystkich kontynentach, funkcjonujemy i realizujemy swoją misję. Wtedy pamiętam, Katolicka Agencja Informacyjna ogłosiła taką ankietę, prosząc o odpowiedź niektórych ludzi, co to znaczy dla nas, co to znaczy dla Kościoła, a zwłaszcza to jedno z pierwszych franciszkańskich zawołań papieża Franciszka, że chciałby papieża, że chciałby Kościoła ubogiego. I pozwolę sobie, jeśli można, zacytować kilka zdań z mojej wypowiedzi, że to westchnięcie papieża, jak bardzo chciałby Kościoła ubogiego i dla ubogich, pokazuje, że mocno właśnie inspiruje go święty Franciszek z Asyżu. Ten, który właśnie tę tęsknotę przemieniał w czyn całym swoim życiem. Myślę, że każdy franciszkanin ową tęsknotę ma pisaną w jakiś swój genotyp i całe życie próbuje się zmierzyć w swoim, no, że tak powiem, fenotypie, w tym, co czyni na co dzień. Czasem odnosi sukces, ale my mamy świadomość, że częściej odnosimy porażkę. Odnosimy porażkę, ponieważ świat jest inny. Świat dba o zysk, dba o to, by być taki chciwy, szybki, który chce wymiernych efektów i tak dalej. Wspominam to po to, by powiedzieć, jak papież od początku definiuje swoją rolę. Że troszkę z tego piedestału tradycyjnego wyobrażenia papiestwa woli wybrać miejsce inne, miejsce takie troszkę uniżone, pokorne. Nie być
we wszystkim pierwszy i szybki, ale szukać nowej roli w Kościele. I myślę, że to jest jeden z kluczy, który nam pokazuje, jak przez te 9 lat on funkcjonował, jak zaznaczał pola obecności dla innych, dla chociażby lokalnych episkopatów, dla lokalnych kościołów, dla wspólnot katolickich i dla licznych świeckich. Nie? Całe te procesy, które po kolei uruchamiał, pokazują, że papież nie chce być tym, który wszystko wie i o wszystkim decyduje, ale który buduje nową eklezjologię, gdzie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół. I to jest niezwykle franciszkańskie, niezwykle, że tak powiem, demokratyczne, bo święty Franciszek właśnie pokazał, że jesteśmy braćmi wszystkich. Przynajmniej zachęcał do tego, byśmy taki byli. Sama nazwa, zakon braci mniejszych, od razu definiuje nasze miejsce w świecie. Nie wśród władców i zarządzających rzeczywistością, ale tych mniejszych, tych pokornych, tych, którzy służą i którzy często wybierają te zadania i te role, których inni nie chcą sprawować. Franciszkanie w Kościele tak funkcjonują i papież też tak próbuje. A czy nie uważa ojciec, że to jest przyczyna, dla którego papież Franciszek być może świadomie wybrał globalne południe, bo widzę, że chociażby i wczoraj mówił dużo o Syrii, o Jemenie, mówi dużo o świecie pozaeuropejskim i że to może sprawia, że ta jego perspektywa, czy to jego spojrzenie jest mało rozumiane w Polsce, bo my może byśmy oczekiwali, żeby on się bardziej skupił na Europie, a właśnie ta duchowość franciszkańska sprawia, że on bardziej zmierza w stronę tego świata pozaeuropejskiego. Mieliśmy papieży, którzy ogromnie dużo mówili o Europie, o zadaniach Europy. Praktycznie wszyscy papieże... Benedykt XVI chociażby ostatnio, prawda? Chociażby, ale i Jan Paweł II, wcześniej Paweł VI. Praktycznie wszyscy ostatni papieże to byli Europejczycy z różnych krajów europejskich. I Włosi, później właśnie Benedykt Niemiec, Jan Paweł II z naszego kraju. Co się dzieje z Europą w kontekście religijności i sytuacji Kościoła katolickiego, to widzimy, nie ma co powtarzać. Szału nie ma, raczej jest sytuacja, którą opisujemy pojemnym słowem kryzys. A papież pochodzi rzeczywiście z globalnego południa. Argentyna. Chociaż jest Włochem z pochodzenia. Rodziny włoskiej w Argentynie. Jego rodzina jest z pochodzenia Włochem, ale on czuje się Argentyńczykiem. Jednoznacznie to pokazuje. Tam się urodził, tam się wychował. Owszem, jest potomkiem emigrantów włoskich, w którejś generacji, bodajże trzeciej czy czwarty, ale definiuje siebie jako ten, który jest po stronie tych uboższych świata. Często był postrzegany jako jedyny głos, zwłaszcza przez tych ludzi z ubogich krajów, umownie nazywanym dzisiaj globalnym południem, kiedyś trzecim światem. Jako jedyny głos, który występuje w ich imieniu, który zwraca uwagę na ich obecność w świecie, mówi o ich problemach, o tym, że cały świat się bogaci, a oni ciągle biednieją, że chociażby globalna pandemia, którą przeżywaliśmy w ostatnich latach, ich najbardziej dotknęła, także ekonomicznie, także społecznie. Kto o tym mówił? Kto zwracał na to uwagę? Kto o tym przypominał? Widzieliśmy smutny brak solidarności, chociażby w dystrybucji środków medycznych leczących tę pandemię, gdzie bogaci zadbali o siebie, kraje zamożne zadbały o siebie, a reszta, no po prostu ich nie stać. Po prostu ich nie stać. Więc papież jest z globalnego południa, jest kraju dużo bardziej dalekiego niż Polska i dla niego ta perspektywa spojrzenia na świat z natury rzeczy jest inna. A gdzie tutaj są największe różnice, jakby ojciec wskazał je, czy gdzie ojciec dostrzega te największe różnice w perspektywie właśnie globalnego południa i tego wpływu, jaki on ma na postawę papieża Franciszka, a naszym polskim spojrzeniem, polską perspektywą? Polska perspektywa jest jaka jest. Często spotykam się
z opinią, że jesteśmy doświadczani, eksploatowani, wykorzystywani przez innych. A przypominam wtedy, że jesteśmy bodajże w trzeciej dziesiątce najbardziej rozwiniętych krajów świata i tak naprawdę niczego nam nie brakuje. Oczywiście nie żyjemy tak ponad stan jak Niemcy czy Amerykanie, czy cała zachodnia Europa, ale to, co oni robią, to jest, jak też im przypomniał papież, grzech chciwości i zachłanności, gdzie eksploatują świat ponad miarę, właśnie świat, którego zasoby Pan Bóg ofiarował wszystkim ludziom, wszystkim mieszkańcom tej ziemi, a oni, jak znowu pokazują nam te analizy ekologiczne konsumpcji, spożywają zasoby takie, że gdyby wszyscy chcieli tak konsumować, to by trzeba było dwóch, trzech, a podobno nawet czterech planet, takich jakich mamy, z takimi zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi, jakie mamy. Więc to jest jedno, co sprawia, że nie jest lubiany na tym globalnej północy. Natomiast na południu ta nędza w tej chwili jest rozproszona. Myślę, że najłatwiej wskazać źródła tej najtrudniejszej sytuacji, o które Pan pyta, tam, skąd aktualnie pojawiają się fale kolejnych emigrantów i uchodźców. Bo oni najczęściej stwierdzają, że na swojej ojcowiźnie, na swojej ziemi nie dają się żyć. Dlaczego? Bo na przykład wyjałowiała, bo na przykład przyszła wojna, bo na przykład pojawiają się agresywne grupy militarne, ni stąd, ni zowąd, sponsorowane nie wiadomo przez kogo i wyrzucają ich z ich domu, zatruwają studnie. W Afryce obcy jak przychodzą, to pierwsze co robią, to zatruwają im studnie. A bez wody nie ma życia. Nie ma życia ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Ale a kim są ci obcy w Afryce, którzy przychodzą i zatruwają studnie? No to jest dobre pytanie. Kim jest taki, słyszymy doniesienie, wie pan, ja o tym wiem tyle, co my wszyscy wiemy z doniesień medialnych. W Afryce byłem kilka razy, ale już kilkanaście lat temu i zawsze, że tak powiem, wizyty tam kosztowały mnie dużo i duchowo, i fizycznie. Wracałem cały taki, można powiedzieć, chory, zmaltretowany, widząc ten fantastyczny ekosystem i ludzki, i przyrodniczy, który tam jest, który mógłby być naprawdę rajem, a który jest no, najuboższym terenem, jaki mamy w obecnym świecie. No i słyszymy, że jest jakiś Boko Haram, są jakieś inne grupy, są kolejne wojny wywoływane przez kogoś tam. Miejscowi często odwołują się do idei neokolonialnych, postkolonialnych. Mówią, że te interesy krajów, byłych krajów kolonialnych ciągle są zabezpieczone. Trudno mi o tym mówić, nie jestem w tym fachowcem, jakimś specjalnym bym szczegółowo analizował te tematy. Widzę natomiast skutki i widzę kłopoty duszpasterzy tamtejszych, bo jeżeli ja tam byłem, to byłem wśród tamtejszych franciszkanów, tamtejszych duchownych, którzy pracują wśród miejscowych katolików, dzieląc ich dole i niedole. Często będąc tym pośrednikiem pomiędzy właśnie tym globalnym naszym całym światem, a lokalnymi potrzebami, czyli inwestując w ośrodki zdrowia, w szkoły, czy w taką infrastrukturę, które właśnie sprzyjają rozwojowi, jak budowa studni, czy nawet sadzenie lasu, czy wdrażanie adekwatnych upraw, adekwatnych do zmian klimatycznych, które tam bardzo mocno są widoczne. No właśnie, to obraz nie jest radosny niestety. Ale to przedstawia ojciec taką perspektywę, która zresztą, o czym ojciec sam powiedział na początku swojej wypowiedzi, jest dla polskiego odbiorcy często zupełnie abstrakcyjna, bo to są problemy, z którymi my się na co dzień nie borykamy. Ale z drugiej strony zarysował też ojciec taką perspektywę, w której nie bardzo pasujemy do tego świata globalnej północy, bo nie żyjemy aż tak bardzo ponad stan jak niektóre społeczeństwa, a z drugiej strony te problemy globalnego południa są dla nas zupełnie abstrakcyjne. No ale z drugiej strony, no jednak jeżeli patrzymy na wojnę na przykład w Ukrainie, no to przez to perspektywa społeczeństwa polskiego jest taka bardzo prozachodnia, a widać wyraźnie, że
to, co mówi papież Franciszek o tej wojnie, jest inne. No on chociażby powiedział, że wszyscy jesteśmy temu winni, co wywoływało w Polsce wielkie poruszenie, czy zbulwersowało wielu publicystów katolickich. Z czego to wynika? Jak by nam to ojciec wytłumaczył? Czy to jest duchowość franciszkańska, czy to jest pochodzenie pozaeuropejskie, czy to jest pewna tradycja w Kościele? Bo próbujemy tu znaleźć odpowiedzi, dlaczego te wypowiedzi papieża Franciszka odnośnie wojny w Ukrainie tak bardzo rozmijają się z naszymi oczekiwaniami i z naszymi mapami mentalnymi. Zaznaczę, że to, co teraz powiem, to też jest moje poszukiwanie jakiejś odpowiedzi. Nie jest to żaden... Ale jako franciszkanina właśnie ojca postanowiliśmy o to spytać, bo jesteśmy ciekawi właśnie ojca prywatnej, takiej osobistej odpowiedzi na to. To jest mój osobisty głos, moja osobista próba poszukiwania odpowiedzi, bo rzeczywiście papież czasami zaskakuje, czasami nas szokuje, często go nie rozumiemy, często media wykorzystują go instrumentalnie, gdy jakaś wypowiedź im się podoba, to wyciągając z kontekstu ją nadinterpretują, gdy im się nie podoba, robią to samo, tylko w inny sposób. No to jest niestety los takich ludzi. Natomiast po pierwsze chcę zwrócić uwagę, że papież działa w Kościele jako Kościół, czyli i biskupi, i nasze episkopaty lokalne, i duchowni w Ukrainie, i wszyscy inni jesteśmy mocno zaangażowani w to, aby pomagać tym, którzy doświadczają okropności tej wojny. Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, kto tu jest agresorem, kto jest ofiarą. Nikt z nas nie ma wątpliwości, komu trzeba pomagać. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że robimy, co możemy, by było inaczej, ale też wszyscy jesteśmy zdumieni i przerażeni tym, na co Rosjanie, na co żołnierze rosyjscy sobie pozwalają. Nie? No to są rzeczy, które w głowie się nie mieści. Ale właśnie tego papież Franciszek właśnie tego nie mówi. On mówi, że wszyscy jesteśmy winni. No i jak no to... Nie, ja chcę zwrócić uwagę, że właśnie papież pokazuje nam eklezjologię, w którym można powiedzieć Kościół, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, wyraża się symfonicznie, że są różne głosy, różne instrumenty i razem dopiero otrzymujemy cały obraz. Więc mamy jednoznaczny przekaz chociażby polskiego episkopatu, mamy przekaz duchownych z Ukrainy, których nikt nie opuścił tego kraju, nie? Bodajże łącznie z nuncjaturą watykańską, bodajże wszystkie ambasady poza Polską wyjechały. Zostało... A nuncjusz jest cały czas w Kijowie? Nuncjusz, z tego co wiem, cały czas jest w Kijowie. Także jest tam teraz kardynał Krajewski, wielki ten współpracownik, ważny współpracownik papieża, który wczoraj był w Buczy, który odprawiał drogę krzyżową w tych miejscach, gdzie najbardziej ucierpieli ludzie z Ukrainy. Obojętnie, czy katolicy, czy prawosławni, czy też osoby niereligijne. I to jest, i myślę, że tego nam brakuje, takiego spojrzenia, że Kościół jest niezwykle mocno zaangażowany. Natomiast sam papież czasem wypowiada się lepiej, czasem gorzej, czasem z większym zrozumieniem, ale może właśnie barierą dla niego jest po pierwsze analizowana przez wielu ekspertów ta doktryna nauczania społecznego Kościoła, gdzie wskazują, że nigdy żaden z papieży nie potępiał konkretnie nikogo, żadnego nawet najgorszego agresora. Nie zrobił tego ani Jan Paweł II w licznych wojnach, które toczyły się za jego pontyfikatu. Nie zrobił Benedykt XVI w licznych wojnach, które toczyły się za jego pontyfikatu. Pamiętajmy, że w tym czasie toczyło się, jak się oblicza, około 40, a nawet więcej różnych konfliktów o różnym wymiarze. Ale czasami były to konflikty tak straszliwe, jak chociażby ten konflikt w Afryce, w Rwandzie, gdzie sąsiedzi, bracia mordowali się nawzajem z upodobaniem, zachęcając się do tego. Warto sobie przeanalizować wtedy postawę naszego papieża, jak próbował
zmierzyć się z tą wielką tragedią. Czy później w czasie konfliktu bałkańskiego, czy już w bliższych nam czasach konflikt w Syrii, bardzo chrześcijańskim kraju, gdzie wojna sprawiła, że w większości chrześcijanie stali się niemile widziani w swojej ojczyźnie. I papież to widzi. I papież to widzi, bo dla niego, tak sądzę, to jest kolejna odsłona tego, jak on mówi, że to jest trzecia wojna światowa, ta hybrydowa w kawałkach i tak dalej, i tak dalej. Czy ma rację, czy nie, zobaczymy. Znaczy, no, zdaniem ojca, papież jest kontynuatorem pewnej tradycji w Kościele, w której Ojciec Święty jakby nie opowiada się z zasady po żadnej ze stron, czy rzadko kiedy to czyni. Ale czy to jest odejście od koncepcji wojny sprawiedliwej, jaka była, no, jak rozumiem, w Kościele przez ostatnie 2000 lat, co by uzasadniało sprzeciw wobec jakiegokolwiek, no nie wiem, wsparcia tutaj zbrojnego dla Ukrainy, no bo papież też krytykował wspieranie Ukraińców w tym konflikcie. To co, istnieje jeszcze ta wojna sprawiedliwa, czy nie ma wojny sprawiedliwej? A jeśli istnieje wojna sprawiedliwa, to ta na Ukrainie tą wojną sprawiedliwą nie jest i dlaczego? Skoro jest tak jasne, tak jak ojciec powiedział, no, że wiadomo, kto jest agresorem, ale tu nie ma ostrych słów i jest też sprzeciw wobec, no chociażby wspierania Ukrainy w ten sposób. No trudno mi w tej chwili powiedzieć, dlaczego ta narracja papieska czy głównych dyplomatów watykańskich tak wygląda, jak wygląda. Natomiast odpowiadając na to pytanie, nie można pominąć ostatniej encykliki papieża Fratelli Tutti. Ona niestety, jej recepcja niestety w Polsce jest niezwykle słaba. Przypominam, jest to... A dlaczego? Czy dlatego, że w ogóle mało czytamy i... Być może mało czytamy, być może wystarczy powiedzieć, że zachwycając się dziełem świętego papieża Jana Pawła II, nie mamy tak naprawdę porządnej monografii jego nauczania, jego teologii, jego nauczania społecznego. Wszyscy redukujemy go do dosyć... Łatwo powielanych schematów właśnie takich popkultury, czy teraz właśnie do Człowieka Świętego z obrazków i z ołtarzy. Natomiast to, co miał nam do powiedzenia, jakoś umyka nam. Nie ma nawet całościowego opracowania, solidnego opracowania teologii, którą głosił nam w czasie pielgrzymek do Polski. Owszem, mamy teksty źródłowe. Ale kto czyta te teksty źródłowe dzisiaj? Nie? Czasami puszczamy sobie fragmenty, które nam się podobają, z sentymentem rejestrując tembr głosu naszego papieża i tak dalej. Nie? Być może, no trudno mi powiedzieć w tej chwili, trudno mi się tłumaczyć za wszystkich, bo ja próbuję, przynajmniej w tym małym fragmencie, na którym trochę się znam, czyli kwestie ekologii chrześcijańskiej, upowszechniać i rozwijać tę refleksję. Natomiast dwa lata temu, półtorej roku temu, bo to jeszcze nie ma dwóch lat, właśnie w Wigilię uroczystości świętego Franciszka z Asyżu, 3 października, papież Franciszek jedzie do Asyżu. Bodajże to była w owym roku jedyna jego wyprawa, bo trwała pandemia. Wyprawa poza Watykan. Jedzie właśnie po to, by tam na ołtarzu świętego Franciszka w dolnej krypcie Sacro Convento podpisać ten tekst, tę encyklikę. Wie, że projekt jest trudny. Wie, że projekt jest karkołomny, że jest idealistyczny, że jest prawdopodobnie utopijny, można mówić swoim językiem, bo rzeczywiście franciszkańskie braterstwo, tak jak wspomniałem na początku, to jest idea, którą współczesny świat odrzuca. A tu mamy to braterstwo wyrażone jeszcze mocniej w wymiarze międzyreligijnym, ekumenicznym, międzynarodowym, no i naszym eklezjalnym wewnątrz kościelnym. A widzimy, jak jesteśmy skłóceni, jak jesteśmy różni, jak pouczamy siebie nawzajem, że powinno być tak, a nie inaczej. Być może rzeczywiście jest to jakaś utopia, jakiś ideał.
ale odpowiadając na te tematy, nie można pominąć tego dokumentu, tym bardziej, że w rozdziale 7 mamy wprost odpowiedź na te tematy. Nie wiem, czy mam przeczytać, zacytować, czy mamy czas na to. Mamy trochę czasu. No, gdyby właśnie ojciec odniósł się do tej koncepcji wojny sprawiedliwej, konfliktu, jeżeli to jest odpowiedź na to pytanie, tam zawarta w tym 7 punkcie tej encykliki. Siódmy rozdział nazywa się Drogi Nowego Spotkania i zawiera mocną analizę pod tytułem Drogi i znaczenie przebaczenia, o czym warto pamiętać. Następnie mówi, że pojednanie i przebaczenie to tematy niezwykle ważne zarówno w chrześcijaństwie, jak i w innych religiach. Pokazuje źródła biblijne, źródła ewangeliczne, orędzia, które głosił nasz Pan, Mistrz i Zbawiciel Jezus Chrystus, zwłaszcza orędzie pokoju. No i przechodzimy od razu do tych tematów wojny sprawiedliwe i przebaczenie, bo tak jest tu nazwane. No i czytamy wprost. Jesteśmy wezwani, aby miłować każdego bez wyjątku. Ale miłować prześladowcę nie oznacza przyzwolenia, aby nadal takim pozostał, czy żeby myślał, że to, co czyni, jest dopuszczalne. Przeciwnie. Kochać go właściwie to starać się na różne sposoby, by zaniechał ciemiężenia. To odebrać mu tę władzę, którą nie potrafi używać i która go oszpeca jako człowieka. Przebaczenie nie oznacza pozwalania na dalsze pogwałcenie godności własnej i innych, ani na to, by przestępca nadal wyrządzał krzywdę. Ten, kto doznaje niesprawiedliwości, musi zdecydowanie bronić swoich praw i praw swojej rodziny. Właśnie dlatego, że musi strzec tej godności, która została im dana, godności, którą miłuje Bóg. Jeśli przestępca wyrządził krzywdę mnie lub drogie mi osobie, nikt nie zabrania mi domagać się sprawiedliwości, zatroszczyć się, aby ten ciemiężyciel albo ktokolwiek inny nie skrzywdził mnie ponownie, ani nie uczynił tej samej krzywdy innym. Powinien tak postępować, a przebaczenie nie tylko nie neguje tej potrzeby, lecz jej też pomaga. I to jest kluczowa perspektywa. I to jest kluczowa perspektywa, gdzie mamy pokazane tą papieską, franciszkową interpretację tej całej tematyki. Następnie tutaj wspomina o różnych innych konfliktach, o różnych problemach. Tylko czy ten oprawca tutaj został nazwany oprawcą, bo ja rozumiem, że skoro wszyscy są winni, no to być może i Władimir Putin miał jakieś racje. On tak zresztą twierdzi, że on się broni. A stwierdzenie, że wszyscy są winni, no to jakby tutaj stwierdza, że być może miał jakieś argumenty za tym, żeby to rozpocząć. Przypominam, że o ile się orientuję, ta wypowiedź papieża była w luźnej rozmowie z dziennikarzami w samolocie, gdy lecieli z Malty do Rzymu. Dużo takich wypowiedzi właśnie widziałem, że gdzieś tam już pewna jest tradycja tego pontyfikatu, tych samolotowych wypowiedzi. A może przekładamy do nich zbyt dużą wagę, bo to są luźne refleksje, różne wypowiedzi. Ich rejestracje mamy tak, jak dziennikarze zapamiętali i tak dalej. Nie jest to ani oficjalne nauczanie Kościoła, ani jakiś głos, który powinien być traktowany wyjątkowo poważnie, no ale jest. No więc rzeczywiście o tym rozmawiamy. I wtedy pamiętam bodajże kontekstem było zakończenie II wojny światowej, lądowanie w Normandii, czy jakieś inne konflikty i tak dalej, niekoniecznie wojna w Ukrainie, o ile bo też te zapisy tej rozmowy, które dostaliśmy, są fragmentaryczne, nie są pełne. Biuro prasowe Watykanu chyba rzadko publikuje pełne zapisy, wyłącznie wtedy, gdy pojawiają się jakieś poważne kontrowersje. No i ten. I myślę, że właśnie może też kłopot jest w tym, że czasami
traktujemy te uwagi papieża, przypominam, Latynosi mają coś takiego, że chętnie rozmawiają na dowolne tematy. Ja mieszkałem wiele lat we wspólnotach międzynarodowych, także z ludźmi z Ameryki Łacińskiej, z Ameryki Południowej. Spotkanie z nimi trwało zwykle 3 razy dłużej niż nas, Europejczyków, bo po prostu gadają więcej, muszą się wygadać, są w tym niezwykle elokwentni i dużo mówią. Czy to coś tłumaczy? Nie wiem. Ale takie jest moje doświadczenie, że ta wielość słów czasami nie sprzyja powiedzmy ścisłości logicznej czy przekazowi. Tak niestety jest, okay. Tak jest w moich doświadczeniach. Z papieżem nie rozmawiałem w ten sposób, więc nie będę... A mamy pontyfikat ekspresyjny, zatem w trakcie którego dużo się mówi, ale jak ojciec odbiera to zapowiedź spotkania z patriarchą Cyrylem, który ja rozumiem, że trzeba rozmawiać, tak, w ramach tego 7 rozdziału encykliki ogłoszonej przez papieża Franciszka, rozmawiać, próbować wpływać jakoś na agresora, ale jeżeli patriarcha Cyryl wprost jakby popiera to działanie wojenne, mówi, że to jest wojna sprawiedliwa, to czego możemy oczekiwać po takiej rozmowie i czy powinno do niej dojść? Jak ojciec to ocenia? Rozumiem, że zostawiamy na razie Fratelli Tutti, bo kolejne punkty mówią wprost, co... Chyba, że kolejne punkty odpowiadają właśnie dokładnie na to pytanie. No oczywiście, bo dotyczą wprost już oceny, co to znaczy wojna sprawiedliwa. Papież cytuje tu katechizm Kościoła katolickiego i odwołuje się do tego, ale jednocześnie właśnie przywołuje to, że co już wspomniałem, że w naszym świecie istnieją obecnie tylko kawałki wojny w tym czy w innym kraju, ale przeżywamy wojnę światową w kawałkach, ponieważ losy krajów są silnie ze sobą powiązane na arenie międzynarodowej. Następnie cytuję kolejnych papieży i mówi to ważne zdanie, że każda wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji niż go została. Wojna jest porażką polityki i ludzkości, haniebną kapitulacją, porażką w obliczu zła, w obliczu sił zła. I tak dalej, moglibyśmy dalej cytować. Papież nieraz przypominał, że dla niego całość jest ważniejsza niż część, że pojednanie jest ważniejsze niż doraźny konflikt. Może to tłumaczy, że próbuje gadać z każdym, kto chce z nim jeszcze rozmawiać, a patriarcha Cyryl chce z nim rozmawiać. Ale przecież rozmawia też z innymi przywódcami religijnymi. Z tego co wiem, codziennie jest w kontakcie z hierarchami katolickimi, grekokatolickimi i prawosławnymi w Ukrainie. Rozmawia z patriarchą Bartłomiejem, honorowym przywódcą światowego prawosławia. Zatem wśród jego rozmówców są wszyscy ważniejsi. A czasami mam wrażenie, że niektóre jego głosy bardziej skierowane są do tego świata zachodniego, który niestety również w tym konflikcie grzeszy zbyt mocną obojętnością. Obojętność to jest to, co Franciszek piętnował wiele razy, że nie można być obojętny na krzywdę bliźnich, nie można być obojętny na nierówności społeczne świata, nie można być obojętny na to, co dzieje się z najuboższymi. A jednak wiemy, że i świat zachodni, i Unia Europejska, i NATO, i tak dalej, mogliby więcej zrobić. Ale proszę ojca, ale my się bardzo przejmujemy Ukrainą w Polsce. To naprawdę chyba do polskiego społeczeństwa nie można mieć tutaj, znaczy nie można mu zarzucać obojętności. Chcę powiedzieć, że mam wrażenie, że część wypowiedzi, które my interpretujemy niezwykle ostro, nie jest skierowana do nas, bo papież Polakom dziękuję przy każdej możliwej okazji, wspiera nas i duchowo, i finansowo. Wspiera również Ukrainę i kościoły w Ukrainie i ludzi w Ukrainie. Kardynał Krajewski zawiózł teraz kolejną dobrze wyposażoną karetkę plus liczne dary i pomoc i tak dalej. To jest, ale o tym często nie wiemy, nie słyszymy, nie wiadomo dlaczego. No dobrze, ale proszę ojca, rozumiem, że czekolady, żywność,
środki medyczne to można na Ukrainę zawozić, no a broń raczej nie, według tego co... No papież nie ma broni. No. Nie, ale no, gdybyśmy my mieli tą broń przekazywać Ukrainie, mówię już nie tylko o Polsce, ale też o innych krajach, to nie jest dobrze widziane, chociaż o to cały czas prosi strona ukraińska, bo oni analizuje te wystąpienia Zełenskiego, codzienne takie orędzia, oni cały czas proszą o broń. Rozumiem, że to no, nie mieści się tutaj jakby. Ale proszą Berlin, proszą Brukselę, proszą Waszyngton, a nie Watykan o broń. Tak, ale, no, ale rozumiem, że Watykan czy papież Franciszek nie jest specjalnym entuzjastą tego, żeby właśnie ta Bruksela, Waszyngton, Berlin czy te inne kraje, które tutaj wymienialiśmy, żeby tą broń Ukraińcom przekazywali. Myślę, że to wynika z innego przekonania, że mamy wszystkie narzędzia takie ludzkie, dyplomatyczne, polityczne, by ten świat był inny, był lepszy. No i narzędzia ekonomiczne oczywiście, które nieudolnie i fragmentarycznie próbujemy stosować wobec agresora, wobec państwa rosyjskiego. Mamy te narzędzia, ale z jakichś powodów świat nie chce je zastosować. I myślę, że ten głos papieża idzie w tę stronę, by zmusić ten obojętny, często dekadencki zachodni świat do większego zaangażowania. Polska robi co może. Myślę, że dajemy fantastyczne świadectwo i takiej dobroczynności po ludzku i takiego miłosierdzia, o którym w teologii miłosierdzia przekazanej nam przez siostrę Faustynę i Jana Pawła II tyle mówiliśmy, tyle teoretyzowaliśmy. A teraz konkretnie pokazujemy, jak to może wyglądać. Konkretne rodziny, konkretni wolontariusze, konkretne organizacje, samorządy i tak dalej, całe państwo polskie. Tu chyba nie ma wątpliwości, ja nie wiem, skąd się bierze taka frustracja, że papież nie docenia Polaków czy coś takiego, bo przy każdej możliwej okazji mówi o tym i jest wdzięczny. Natomiast jego środki są takie, jakie są. No, no dobrze, ale proszę ojca, bo już tak powoli zmierzając do konkluzji, dużo mówimy o tym świecie pozaeuropejskim. Tutaj powiedział ojciec też o tym, że wojna jest zawsze porażką. Ja spędziłem wiele czasu w Chinach i tam paradoksalnie w tej kulturze strategicznej Chin też zawsze jest tak, że wojna jest ostatecznością, jest zawsze intelektualną porażką pewnego rodzaju, więc to jest ciekawy element, który jest zbieżny. Mówił ksiądz o tym, że papież Franciszek ma perspektywę pozaeuropejską, ma perspektywę globalnego południa, która jeszcze zlewa się u niego z tą tradycją franciszkańską w kościele, tradycją świętego Franciszka z Asyżu. Do tego jest ekspresyjny, jak przystało na Latynosa. To co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tej pozaeuropejskości papieża Franciszka, żeby lepiej rozumieć jego perspektywę i lepiej rozumieć jego pontyfikat, jako jednak naród, no, który pozaeuropejski nie jest, leży w sercu Europy, jak to mówił Jan Paweł II. No i to pozaeuropejską perspektywę słabo zna. To co jeszcze jest takiego pozaeuropejskiego zdaniem ojca w pontyfikacie papieża Franciszka? Poza tymi trzema elementami, które tutaj, o których jakby wspomnieliśmy w naszej rozmowie. Gdy przed pandemią, 3 lata temu, był przygotowywany synod amazoński, franciszkanie właśnie z Amazonii zaprosili nas do takiego projektu pod hasłem przyjedź i zobacz, jak to jest. I rzeczywiście udało mi się z kilkoma kolegami być tam. Spędziliśmy 10 dni, że tak powiem, w sercu Amazonii, tam w diecezjach, które jeszcze nawet nie mają statusu diecezji, tylko ciągle są na dorobku, i próbowaliśmy zrozumieć te ich problemy, te ich sytuacje. Zrozumieliśmy, dlaczego chociażby święcenie takich viri probati, takich solidnych mężczyzn nie ma sensu tam, dlaczego święcenie kobiet nie ma sensu tam i tak dalej. Bo oni nam pokazali na konkretnych przykładach, jak to działa, czego potrzebują, z czym sobie radzą, a z czym sobie nie radzą. I przy okazji odwiedziliśmy dwa miejsca męczenników,
zabitych za to, że jako ludzie Kościoła stanęli po stronie ubogich. Pierwsze to miejsce w Peru, w Pariakoto, gdzie zostali zabici dwaj moi koledzy z seminarium, ojciec Zbyszek Strzałkowski i ojciec Michał Tomaszek w 91 roku przez lewackie, maoistowskie siły partyzanckie, które wtedy próbowały przyjąć władzę w Peru. Później pojechaliśmy do Argentyny. Pierwszy raz byłem w Argentynie, choć w Ameryce Łacińskiej byłem wcześniej kilka razy, bo pracowałem w naszej kurii generalnej w Asyżu i w Rzymie i koordynowałem różne projekty. Ale w Argentynie byłem pierwszy raz. I tam oni nam zaproponowali program, mieliśmy oczywiście tylko kilka dni, zaproponowali program taki, dziś zwiedzajcie sobie tutaj Buenos Aires, gdzieś śladami papieża i tak dalej, a jutro jedziemy do miejsca męczeństwa naszych męczenników za sprawiedliwość i pokój. I rzeczywiście odbyliśmy pielgrzymkę ponad 700 kilometrów do uboższych rejonów tego miasta, gdzie uczciliśmy czterech męczenników, wśród nich miejscowego biskupa, lidera świeckiego, księdza diecezjalnego i naszego współbrata, ojciec Carlos Murias, młody franciszkanin. Wszyscy zostali zabici w 1974 roku za podobne, w cudzysłowie, winy jak nasi w Peru, ale przez ekstremistów prawicowych, skrajną prawicę. I być może to jest coś, co my nie rozumiemy, że Ameryka Południowa doświadczała ekstremizmów zarówno lewackich, jak i prawackich, mówiąc w cudzysłowie. Że zarówno Wielki Brat z Moskwy, jak i, jak oni mówią, Wielki Brat z Waszyngtonu, załatwiali tam swoje interesy. I oni w tym musieli się odnaleźć. I w Argentynie, i w Boliwii, i w Peru, i w wielu innych krajach. Być może to coś tłumaczy. Wtedy, o ile dobrze znam życiorys kardynała, dzisiaj papieża Bergoglio, wtedy był już młodym prowincjałem jezuitów i musiał się zmierzyć w swoim zakonie z tymi, którzy chcieli iść walczyć w imię teologii wyzwolenia, a tymi, którzy chcieli być duszpasterzami. I łatwe to nie było. I łatwe to nie było. Być może to doświadczenie sprawia, że on jest dzisiaj, nie wiem, ostrożniejszy, bardziej wycofany, nie chce używać mocnych słów, szuka na siłę, według nas, na siłę tych przestrzeni dialogu, pojednania, tej jeszcze jednej agory, by nie było gorzej. No, wygląda na to, że pontyfikat papieża Franciszka będzie dla nas sporym też wyzwaniem intelektualnym, bo jest to inna perspektywa, tak jak ojciec powiedział, troszkę inne doświadczenia właśnie innego kontynentu, Ameryki Łacińskiej. I w tym kontekście jakby Ameryki Łacińskiej jego różnego rodzaju wypowiedzi czy inicjatywy mogą być, no nie chcę powiedzieć, że oczywiste, ale dosyć bardzo uzasadnione, a dla nas są często niezrozumiałe i to jest pewnie wielkie wyzwanie. Zobaczymy, jak na to zareagujemy, no, czy frustracją, irytacją, czy jakąś próbą zrozumienia tego, więc bardzo ojcu dziękuję za tą rozmowę, bo ona nas do tego zrozumienia, myślę, że w wielu aspektach przybliża, także bardzo dziękuję za rozmowę. No koniec, i ostatnie słowo jeszcze do ojca, bo na pewno chciałby coś ojciec dodać, może coś spuentować. To jest tradycja tych rozmów, które na tym kanale właśnie prowadzę. Ostatnie słowo zawsze należy do gościa. Moje doświadczenie kapłańskie, duszpasterskie bardzo mocno zostało doświadczone przez pierwsze lata, gdy jako młody ksiądz wylądowałem w ówczesnej Czechosłowacji, później w Republice Czeskiej, a konkretnie w mieście Brno. Tam spotkałem wielu księży, którzy odzyskiwali tożsamość, działając wcześniej w niezwykle mocnych strukturach podziemnego kościoła, szczególnie mocno działającego na terenach diecezji brneńskiej. Jeden z takich księży w jednej z rozmów powiedział mi tak: słuchaj, te ostatnie lata to było jedno wielkie upokorzenie i czekanie na zmiany.
nikt nam nie ufał. Nikt nam nie ufał, ani tu w kościele, ani inni. Ale wiesz, co nas motywowało do wytrwałości, do wierności Panu Bogu, Kościołowi i papieżowi? Doświadczenie z więzienia. Gdy w więzieniach byliśmy, a więzienia to były głównie okres koniec lat 50., początek lat 60. I mówię, wtedy wystarczyło podpisać lojalkę, że przechodzę do kościoła oficjalnego, do tych instytucji, które współpracowały z reżimem komunistycznym czy osuwacji. I kluczowa tu była wierność papieżowi. Nie myślę, że myśmy się wtedy zastanawiali, czy papieżem jest, jak dziś myślimy, konserwatywny Pius XII, czy później bardzo otwarty, czy jak niektórzy mówią, liberalny Jan XXIII. Nie. Kluczowa była wierność papieżowi jako wierność Kościołowi, bo jesteśmy katolikami. I tyle. No dobrze, więc to jest ta puenta dzisiejszego naszego spotkania, dzisiejszej naszej rozmowy. Naszym gościem był ojciec franciszkanin Stanisław Jaromi. Wielkie dzięki za tą rozmowę. No i cóż, chyba wesołych świąt i wesołego Alleluja w takim razie. Radości, nadziei i zmartwychwstania. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo.